Witam na kanale Podróże Te Małe i Te Duże. Dzisiaj pospacerujemy po Tarnobrzegu. Przejdziemy się po rynku miejskim oraz pospacerujemy nad jeziorem Tarnobrzeskim. Dowiemy się również, dlaczego niektórzy mieszkańcy mówili o Tarnobrzegu, że to miasto z piekła rodem. Zapraszam na film. Tarnobrzeg to miasto w województwie podkarpackim, na prawach powiatu. Znajduje się na wysokości około 160 metrów nad poziomem morza, a liczba mieszkańców wynosi około 45 tysięcy. Spacer rozpoczynamy od południowej części rynku miejskiego w Tarnobrzegu, to jest placu Bartosza Głowackiego. Plac ten stanowi centrum kulturalne tego miasta. W jego centrum znajduje się ciekawy pomnik Bartosza Głowackiego, to jest polskiego chłopa, kosyniera w czasie insurekcji kościuszkowskiej, który odznaczył się wielkim męstwem w bitwie pod Racławicami, kiedy to zdobył rosyjskie działo, gasząc ląd czapką. Został śmiertelnie ranny podczas bitwy pod Szczekocinami. Po klęsce powstania stał się on symbolem waleczności i męstwa. Wracając do samego placu, to pod koniec XX wieku przeszedł modernizację, której częścią było wyłożenie go betonową kostką o czerwonym kolorze. Przez co plac ten potocznie nazywany jest Czerwonym Placem lub Placem Czerwonym, co niesie dwuznaczne skojarzenia. Po stronie wschodniej prezentuje się okazale zabytkowy klasztor dominikanów wraz z kościołem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, w którym znajduje się obraz Matki Boskiej Dzikowskiej. Ulica od strony północnej prowadzi do Parku Dzikowskiego. W tymże parku znajduje się zaś zabytkowy Zamek Tarnowskich, a wewnątrz zamku znajduje się muzeum. Nazwa Tarnobrzeg nawiązuje do szlacheckiej rodziny Tarnowskich. Kiedyś używano też nazw Tarnodwór, Nowodwór czy Nowy Tarnów. Miasto Tarnobrzeg zostało założone przez magnacki ród Tarnowskich w roku 1593. Praktycznie od samego początku swojego istnienia było ośrodkiem rzemiosła i handlu, a także znanym miejscem kultu maryjnego. Jego potęga trwała aż do potopu szwedzkiego, po najazdach obcych wojsk załamała się. Miasto zaczęło ponownie się rozwijać dopiero w czasach po II wojnie światowej. Dlaczego, co po niektórzy mieszkańcy Tarnobrzega mówili o swoim mieście, że to miasto z piekła rodem? Aby odpowiedzieć na to pytanie, przeniesiemy się nad jezioro Tarnobrzeskie, oddalone od rynku o około 4 km. Otóż w latach 50. XX wieku odkryto tutaj ogromne złoża siarki. To właśnie dzięki wydobyciu siarki Tarnobrzeg niesamowicie się rozwinął i rozrósł, z małego miasteczka stał się kilkudziesięciotysięcznym miastem. Jak powszechnie wiadomo, siarka ma specyficzny zapach, kojarzący się z odorem piekła. Zapach siarki natomiast unoszący się w powietrzu stał się wręcz czymś naturalnym dla mieszkańców Tarnobrzega, przez co dla niektórych Tarnobrzeg kojarzył się jako miasto z piekła rodem. Na szczęście dzisiaj zapach siarki jest już praktycznie niewyczuwalny, dlatego skojarzenie to jest nieaktualne. Siarkę zaprzestano wydobywać, kiedy to koniunkturę zaburzyła tania siarka z odzysku. Władze Tarnobrzega podjęły decyzję o wykorzystaniu terenów kopalni siarki i stworzeniu obiektu przyciągającego turystów i inwestorów. W miejscu wyrobiska powstało malownicze jezioro. W roku 2009 stworzono jezioro Tarnobrzeskie, które w najgłębszym miejscu ma aż 42 metry głębokości. Jezioro Tarnobrzeskie to przykład udanej inwestycji, która z nieużytkowanej już kopalni pozwoliła stworzyć obiekt z ciekawą ofertą rekreacyjną. Jezioro obejmuje powierzchnię 460 hektarów i może poszczycić się najdłuższą, bo ponad 3-kilometrową plażą w południowej Polsce. To drugi pod względem wielkości akwen wodny na Podkarpaciu i czwarty najgłębszy wśród sztucznych zbiorników. Jak sami zresztą widzicie, okolica jeziora Tarnobrzeskiego ma dobrze rozwiniętą infrastrukturę. Funkcjonuje tutaj klub jachtowy Kotwica i baza nurkowa, a także znajdują się parkingi, sklepy i zaplecza gastronomiczne. W sezonie letnim funkcjonuje również wodny plac rozrywki, wypożyczalnia rowerów wodnych oraz odbywają się tutaj koncerty. Jeśli spodobał Ci się mój film i chcesz być powiadamiany o kolejnych filmach, kliknij przycisk subskrybuj pod tym filmem. Dziękuję za wspólny spacer i do następnego filmu.